Miłość przetrwała jako nazwa najintymniejszej, najgłębszej relacji, jako najbardziej pożądanego stanu uczucia, które nie może być letnie ani ciepłe, tylko gorące. Dlatego pierwszym niezbędnym elementem do osiągnięcia miłości kompletnej jest namiętność. Drugim niezbędnym elementem miłości jest intymność, inaczej zaufanie, bliskość i zażyłość, dzięki czemu czujesz, że z tą osobą możesz porozmawiać na każdy temat, jak z najlepszym przyjacielem. Ostatnim elementem w naszej układance jest zaangażowanie, zwieńczone przekształceniem relacji miłosnej w trwały związek. W ten oto sposób mamy trzy elementy niezbędne do stworzenia miłości doskonałej. Co ciekawe, połączenie tych trzech elementów tylko da miłość doskonałą. Jeżeli połączymy dwa elementy, na przykład namiętność z intymnością, mamy wtedy do czynienia z miłością romantyczną. Jednak bez zaangażowania takie związki nie przetrwają próby czasu. Jeżeli znowu połączymy intymność z zaangażowaniem, mamy do czynienia z miłością partnerską. Najlepiej to wytłumaczyć, że to jest taka miłość przyjacielska. Bardzo ciekawe dla mnie jest połączenie namiętności z zaangażowaniem. Wtedy mamy do czynienia z miłością niedorzeczną. Najlepiej to wytłumaczyć, że to jest taki romans. Czyli mamy seks w najbliższym czasie, przez na 5-10 lat, jednak brakuje kompletnego zrozumienia między partnerami. Wszystko to trochę powikłane, ale czy miłość ma być prosta? Zapraszam Cię do obejrzenia następnych dwóch filmów związanych z psychologią.